chodzi o stoiska, to z tymi formami aktywności spotkaliśmy się, jeżeli chodzi o ponad 20 organizacji. Natomiast tak naprawdę podmiotów było dużo więcej, bo to było blisko 40. Nie wszystkie organizacje decydowały się na własne stoisko informacyjno-promocyjne. Niektóre wzięły udział w warsztatach, które odbyły się w tej pierwszej części forum, czy też skorzystały z wykładu, wysłuchały wykładu lub też przysłuchiwały się temu, co działo się na scenie podczas panelu dyskusyjnego prowadzonego przez panią Bernadetę Szczyptę z Radia Rzeszów. Natomiast cieszy to właśnie, że nas, że jako organizatorów, że mamy nowe organizacje, które działają na terenie Bieszczad, a dotychczas w tych naszych działaniach nie brały udziału. Organizacji pozarządowych wypadła całkiem nieźle. Przede wszystkim cieszy fakt, że mamy nowe organizacje, które po raz pierwszy się zaprezentowały, ale także wprowadziliśmy pewne udogodnienia i pewne inne treści dotyczące samego programu. Otóż po raz pierwszy w ramach organizacji tego naszego bieszczadzkiego lokalnego forum ogłosiliśmy dwa konkursy. Pierwszy dotyczył bieszczadzkiego wolontariusza 2017 roku, drugi zaś dotyczył konkursu na najlepszą inicjatywę tegoż roku. Organizacje pozarządowe w Bieszczadach są coraz bardziej aktywne, jest ich coraz więcej, mają coraz ciekawsze pomysły. No, a Fundacja Bieszczadzka może nie tyle skupia, co inspiruje, zachęca, no i też czasami w formie programu działań lokalnie na przykład wspiera finansowo, albo też pokazuje źródła, skąd te pomysły, które są coraz ciekawsze i coraz lepsze, można sfinansować. Wydarzenie to forum organizacji pozarządowych to jest doskonały przykład do tego, jak można angażować mieszkańców w codzienne życie samorządu. Tak naprawdę te wszystkie tutaj stoiska, które są wszystkie organizacje, to są takim przykładem tego, że gdy samorząd wyposaży ludzi w narzędzia i w środki, nawet niewielkie środki finansowe, to można to przekształcić w super rzeczy. Mamy tutaj wiele stowarzyszeń, organizacji, które korzystając z programów współpracy z organizacjami pozarządowymi gminy Uszyki Dolne czy z innych form, takich jak chociażby inicjatywa lokalna, którą prowadziliśmy w tym roku, mogą zmieniać swoją lokalną społeczność. Wydaje mi się, że to jest najważniejsze w tej całej działalności, a my jako gmina mamy obowiązek to wspierać.